Cześć, witam Was w czwartej części serii Kryptoadopcja. W tej części przedstawię Wam parę opinii na temat tego, w jaki sposób smart kontrakty właśnie wpływają na adopcję kryptowalut. Aby zacząć to i wyjaśnić wszelkie tutaj używane przeze mnie terminy, może małe przypomnienie, co to jest smart contract. Jest to po prostu program przechowujący dane lub realizujący określoną logikę, czyli jakąś funkcjonalność. Program osadzony na blockchainie, czyli na zdecentralizowanej strukturze danych. Smart contract ten realizuje zaprogramowaną funkcjonalność i jest uruchamiany w przypadku określenia konkretnych warunków. Często ze smart kontraktami jest tak, na przykład obecnie jeszcze na protokole Ethereum, że nie mogą one same z siebie być uruchamiane na przykład okresowo, to znaczy co godzinę czy co tydzień. Zawsze jakieś zdarzenie, jakaś logika musi wpłynąć na to, aby ten dany smart kontrakt został uruchomiony. I kolejna sprawa w związku ze smart kontraktami. Oczywiście są to programy pisane przez programistów, umieszczane na blockchainie. Kod źródłowy powinien tych smart kontraktów być otwarty, ponieważ umieszczony smart kontrakt na blockchainie jest przechowywany tam w skompilowanej postaci, czyli w takiej nie do końca czytelnej, czy to na przykład przez eksplorator bloków. Dlatego ten kod smart kontraktu również powinien być otwarty, bo w momencie umieszczenia go na danym blockchainie jest on w takiej formie, że tak naprawdę nie wiemy, co dokładnie się za nim kryje. Przykłady to na przykład projekt Story związany z przechowywaniem danych, giełda IDEX, czy też wirtualne, zdecentralizowane kasyno Etherol. Wszystkie te przykładowe wymienione trzy serwisy funkcjonują głównie w oparciu właśnie o smart kontrakty. Ryzyko związane ze smart kontraktami jest takie, że w dużej mierze zależy ono od tej właśnie kompletności Turinga, czyli możliwości do realizacji kompletnych algorytmów. Tutaj również myślę, że jeśli patrzeć na ryzyko pod takim względem rozwoju, to myślę, że nie ma się co martwić o smart kontrakty, ponieważ są one fundamentem coraz większej liczby projektów, a tak naprawdę większości projektów opartych na blockchainie. Także to ryzyko pod względem tego, czy one się będą rozwijać, myślę, że jest minimalne, z tego względu, że biorąc pod uwagę to, że cały trend związany z blockchainem, z kryptowalutami będzie w swoim tempie poruszał się do przodu, to tym bardziej smart kontrakty będą to właśnie napędzać. Jakie są nadużycia? Tutaj warto weryfikować, czy tak naprawdę smart kontrakt umieszczony na blockchainie jest tym, który został udostępniony, którego kod źródłowy został udostępniony. Warto interesować się, czy smart kontrakty realizujące funkcjonalność na danej platformie przechodzą audyty bezpieczeństwa, czy są pisane zgodnie z dobrymi praktykami i czy de facto realizują to, co powinny realizować. Trend wykorzystania smart kontraktów myślę, że tak naprawdę nabiera rozpędu. Wszystko jeszcze jest przed nami, począwszy od takich znanych już operacji jak IEO, czyli sprzedaż tokenów nadzorowana przez giełdę. Tutaj również funkcjonalność tą zapewniają smart kontrakty, czy chociaż STO, cyfrowe zabezpieczone udziały, również w stokenizowanej organizacji. Tutaj warto również dodać, że cały trend DeFi, wszystko co za tym się kryje, czyli zdecentralizowane finanse, również oparte są o smart kontrakty. Także to wszystko, jeśli chodzi o smart kontrakty. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i do śledzenia tej serii. Na ten moment to wszystko. Dziękuję, cześć.